Dzień dobry, to są rozmowy o mieście. Ja się nazywam Jakub Dziwilecki, a dzisiaj moim gościem jest wyjątkowy człowiek, trener reprezentacji Polski, człowiek, instytucja, Andrzej Sałacki. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie Andrzeju, spotykamy się dzisiaj, bo jesteśmy tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi, na które jeździ pan jako trener reprezentacji, ale też i zawodniczki z Lewady, Żanety Skowrońskiej, tak? Zgadza się. No jest to olbrzymie wydarzenie też dla Lewady, czyli tutaj dla miejsca, gdzie my trenujemy i żyjemy w zasadzie. Ponieważ taka możliwość uzyskania potwierdzonej kwalifikacji, bo w zeszłym roku zespół nasz, gdzie trzy zawodniczki z Lewady plus jedna osoba jeszcze z zewnątrz, wywalczyły kwalifikacje dla Polski na Igrzyska. To było wielkie wydarzenie, wielki, wielki sukces. Wcześniej w ogóle nie było tak dobrze, bo raz startowaliśmy w Londynie, byłem tam szefem ekipy. No i w zasadzie to ujeżdżenie dopiero teraz w ostatnich latach wchodzi na wyżyny, ale sukces jest o tyle niesamowity, że dla każdego sportowca nie chodzi nawet o jeździectwo. Start w Igrzyskach to jest cel i warto dla tego celu poświęcić życie. To jest najważniejszy cel, prawda? I start w Igrzyskach to jest życiowy tak cel jest, większości tak sportowców. Jest, tak. Może poza... I trenera też. To. I trenera też, oczywiście. Ujeżdżenie to jest jeszcze taka dyscyplina bardzo widowiskowa. Ona jest po prostu też ładna. Ja to nazywam, jak ktoś mi pyta o co chodzi, że to jest taniec na koniu. Jazda figurowa na koniu, tak no. Jest bardzo dobrze pan redaktor to określił. Jest to piękna dyscyplina, zwłaszcza w konkurencjach tych, gdzie są programy dowolne, gdzie muzyka jest. Czyli tak jak pan redaktor powiedział, taniec z koniem. Ale też prawda jest taka, że Polska nie jest tutaj potentatem, prawda? Jeszcze nie, ale nie od razu kędzierzyn koźle zbudowano. Więc my idziemy w tą stronę i myślę, że ponieważ kiedyś mieliśmy na Igrzyskach w Londynie tylko trzy zawodniczki, w Polsce w ogóle nie było ani jednej więcej. Trzy lata temu na Mistrzostwa Świata startowało czterech zawodników i ani jednego więcej. Natomiast teraz, dzisiaj już mamy 15 zawodników jeżdżących międzynarodowo i ta liczba się rozwija i są bardzo mocne podmioty, więc jestem przekonany, że to lada dzień będzie naprawdę z podniesioną głową dobra sprawa. Ja obserwuję tak, nie jestem specjalistą, jakimś takim kibicem, który się zna dokładnie na tym, tych wszystkich figur nie umiałbym nazwać, przyznaję się bez bicia, ale obserwuję, że mamy bardzo zdolną młodzież i tej młodzieży mamy od dawna sporo. Czemu to się nie przekładało tak od razu na sport seniorski? Przekłada się, ale to jest tak jak w piramidzie Gaussa, gdzie podstawa jest duża, szeroka, a ten czubek jest bardzo wąski. Przekłada się. Oczywiście mamy zawodników, którzy z tej młodzieży dochodzą do kadry narodowej, z tym, że tak jak w sporcie są różne kategorie wiekowe. Zaczyna to się od dzieci, pony, juniorzy, młodzi jeźdźcy. Potem jest taka kategoria under 25, czyli do 25 roku życia. Natomiast jak już ktoś zostaje bardzo dobrym seniorem, no to trzyma to miejsce bardzo dobre i tam jest ciężko te osoby zastąpić. Ale oczywiście, tak jak już mówiłem, ta grupa przybywa i teraz pierwszy raz mieliśmy komfort taki, że w historii zastanawialiśmy się, kto ma pojechać, tylko kto nie pojedzie. Oczywiście teraz po raz pierwszy trener reprezentacji był selekcjonerem. Pierwszy raz zawirowania były na tym miejscu piątym, szóstym, no bo tam jest między zawodnikami, między tymi parami bardzo, bardzo ciasno. No to dobrze, bo to konkurencja zawsze robi dobrze tak wszystkim, jest, tak? No dobrze, w tej dyscyplinie Lewada od wielu lat jest czołowym klubem, prawda? Lewada jest
pierwszym klubem, co nas niesamowicie cieszy, co nam dodaje skrzydeł husarskich, bo my jesteśmy związani ze środowiskiem wiejskim, jesteśmy LZS-em w tej mało której dyscypliny LZS-y dają mało, olimpijczyków. Właśnie, nie? Zgadza się. Więc to nas bardzo też cieszy. No, niemniej jednak w rankingu Polskiego Związku Jeździeckiego od lat jesteśmy na pierwszym miejscu. No, to jest związane też z osobami, które są u nas w klubie. Dzisiaj mamy taką sytuację, że z różnych przyczyn, które w większości słuchaczy czy telewidzów są znane, my musieliśmy przenieść działalność klubu na zewnątrz i jako trener klubowy to mamy jedną bardzo dobrą kadrową już w Polsce zawodniczkę na Lazurowym Wybrzeżu, Düsseldorf, Hamburg, no i reszta jest w Polsce, gdzie się zamieniło to, powiedzmy, w moim przypadku, że powiedzmy, ja jeżdżę na różne miejsca, ale nam dobrze idzie. Także w zasadzie tylko chciałem powiedzieć, że w tych ostatnich latach wydawałoby się, że nam może pójść gorzej, ale nam idzie lepiej. To dobrze. To będziemy trzymać kciuki podczas igrzysk, ale rozumiem, że pan trener nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć, ale dziękuję. Okej. Okay. Natomiast dotknęliśmy tego tematu dość mniej przyjemnego, bo to i o tym też trzeba porozmawiać. Lewada przez wiele lat mieściła się w Zakrzowie. Tak jest. Gmina Polska Cerekiew. Tam też powstał wielki ośrodek, który ma status ośrodka przygotowań olimpijskich. Ale od dawien dawna jest zawirowanie wokół tego ośrodka. To różne koleje losu były, ale ostatecznie jest tak, że was stamtąd wygoniono. Nie chciałbym w ogóle wracać do tych momentów i specjalnie dużo może się wypowiada, ale już powiem. No, sytuacja była niezrozumiała nie tylko dla mnie, w ogóle dla chyba większości osób. Sytuacja związana z radnymi, którzy wymyślili sobie w momencie, kiedy ja zostałem prezesem Gosliru, kiedy nam radni powiedzieli, że złotówki nie dadzą w ogóle na działalność, my podjęliśmy rękawice i ten spółka Gosir zaczęła się samofinansować. To jest element. Gosir to jest ten ośrodek, o którym przed chwilą mówiliśmy. Tak jest. No to tylko część, to się dokładnie nazywa gminy, część jest ośrodek dziecka i część tak. Hotelowo-restauracyjna. No i w takim przypadku, jak nam zaczęło bardzo dobrze iść z tej strony, radni doszli do wniosku, że trzeba podnieść czynsz w ogóle. No i ogłosili przetarg na dzierżawę tego ośrodka. Ten czynsz był 6 razy większy, jak do tej pory myśmy płacili. No i się okazało, że jest nowy dzierżawca, ale radni nie wzięli pod uwagę sytuacji takiej, że jeżeli tam nie ma Lewady, jeżeli tam nie ma, ja złożyłem rezygnację wtedy bycia prezesem Gosiru, jeżeli tam nie ma Lewady, nie ma tej działalności, którą my prowadziliśmy, to w sumie jest bardzo duże teraz koszt, bardzo duży, no i w zasadzie duży minus z tego wszystkiego. Także jeżeli zamiast zwiększenia przychodów, to mamy stratę. Nie ma, jest strata i to, co jest takie powiedzenie, że wrogiem dobrego jest lepsze, albo jeszcze jedno wcale nie takie niemądre, że brak kompetencji i brak logiki kończy się fiaskiem. No i tak. Wydaje mi się, że to jest blisko takiego ukierunkowania. No ale klub istnieje nadal i klub dalej. Klub wbrew pozorom, no myśmy mieli bardzo duży problem, bo myśmy stracili możliwość, w związku z tym, że tam działaliśmy, straciliśmy możliwość w ogóle funkcjonowania. No ale tak jak mówię, przenieśliśmy to, co jest możliwe poza gminę naszą. W Mosznej jest Art Cup, który był szalenie promocyjny i nie kosztował gmina ani złotówki. Przenieśliśmy międzynarodowe zawody. Gmina coś tam dokładała chyba. To nic nie dokładała. Gmina zarabiała na Art Cupie.
nigdy nie dokładała, wręcz przeciwnie, za te pokoje, które były, za kuchnię, za to, co się tam przygotowało w kuchni, to z tego był przychód. Przenieśliśmy podobnie, też bardzo duży przychód był też zawodów międzynarodowych dla gminy. Gmina nie dokładała się ani złotówki do największych zawodów w Europie Centralnej, które przez lata wypracowaliśmy taką pozycję. No, przenieśliśmy do Wrocławia i tam są czyli Arska w Możnej, a zawody międzynarodowe w Wrocławiu. To były te nasze koronne działalności. Kursy też przenieśliśmy na zewnątrz, no, zgrupowania są też w innych miejscach, szkoleń nie ma, mimo tego, że jest świetna sala konferencyjna i tak dalej, i tak dalej. Ale no, wbrew pozorom poukładało nam się tak, że dzisiaj po tym zakręcie no nie możemy narzekać. Oczywiście jest to mniej komfortowe, ale jest moim zdaniem no bezpowrotne, bo jeżeli my sprzedaliśmy partię koni, która była końmi szkoleniowymi, no i przenieśliśmy wszystko w inne miejsca, no to tutaj już nie ma powrotu. Nie ma powrotu do Będziemy się przyglądać oczywiście, jak to wygląda, bo nie tylko z pieniędzy gminnych był budowany ten obiekt, był też z Ministerstwa Sportu budowany i z pieniędzy unijnych, więc no, na pewno jest to kwestia taka, która no, nie jest sprawą, którą się można chwalić w przypadku władz gminy. No dobrze. O Artscapie jeszcze będziemy okazja mówić, jak już będzie bliżej imprezy, bo rozumiem, że kolejna edycja też. Kolejna edycja też Mocznej. Mam wrażenie, że Artscap trochę rozkwitł paradoksalnie. No, więc tak mówię to z przykrością, bo wolałbym, żeby on był na ziemi kozielskiej. Myślę, że my też wolelibyśmy bardzo. No tu mamy naprawdę wszystko mamy wszystko zjeżdżone tutaj z tym Artscapem. On mówię, nie kosztował gminy. Natomiast tam no, jest bajka, magia zamku samego. No w ogóle nieporównywalnie lepszy klimat do tej imprezy. I już mówię, ona tutaj nie wróci. Jasne. Natomiast właśnie powiedział Pan, że śledzi losy ośrodka. Ogłoszono nowy przetarg. Prawda? Jest ogłoszony nowy przetarg. Czy Wy będziecie startować? Na to część jest dziecko? Panie redaktorze, nie będziemy startować, bo żeby w naszym przypadku startować, to musimy mieć wiarygodnego partnera. A władze gminy dla nas nie są wiarygodnym partnerem, więc tutaj na pewno nie podejmujemy się w ogóle tego, żeby tutaj cokolwiek wracać. No cóż, będziemy obserwować losy tego ośrodka, bo potężny, piękny obiekt, nawet z dobrą komunikacją, bo to tam zjeżdża się z drogi 200 metrów i jesteśmy w ośrodku, więc wydawać by się mogło, że wszystkie warunki są spełnione. A jednak jeszcze jest jedna rzecz, która była dla nas szalenie ważna. My namówiliśmy znajomych, potężną firmę, jedną z największych śląskich, żeby kupili pałac. Jest droga zrobiona, komunikacyjna. Ten pałac, ponieważ tutaj nie ma dużej bazy, a była niezbędna. Wszyscy nasi uczestnicy, goście mieszkali no, w hotelach w okolicy. No i mieliśmy dla tej firmy i ich znajomych, mówię, to jest potężna firma, która ma 1000 pracowników, pikniki robić. To miejsce jest super, bo jest blisko Śląska. Tak. Takich parę pikników by no już dawało dużo, jeżeli chodzi o te finanse, a jeszcze powiedzmy znajome firmy. Mówię, ze względu na odległość, tak jak pan redaktor powiedział, bliskość autostrady. No, to jest naprawdę miejsce, które ma możliwość funkcjonowania. Ja przyglądam się bardzo blisko Mocznej, z którą mamy podpisaną umowę o współpracy. Moczna kiedyś była bardzo finansowo na minusie. Dzisiaj 2 miliony są na plusie. Więc dla mnie to jest taki przykład, że... To jest konsekwentna polityka właściciela, który wiedział... Tak jest, tak. Kiedy zainwestować i w co zainwestować też. Więc to jest dla mnie przykład, w jakim kierunku my chcieliśmy iść. A tak na dzisiaj to tak wygląda, jakby w gminie był przepiękny samolot stojący, gotowy do wylotu, no ale nie ma załogi w ogóle. No tak, bo niestety na koniec liczą się ludzie, bo albo
Są ludzie, którzy mogą dokładnie, to pociągnąć albo nie. Zresztą my, jako, tak jak pan redaktor powiedział, ludzie zaczynaliśmy od trzecioligowego klubu tutaj zupełnie, przez oczywiście lata. My nie mamy kapitału takiego, żeby w ciągu roku stanąć na wyżynach, ale mówię, od małego klubu, takiego struktur LZS-owskich doszliśmy naprawdę na wyżyny no, międzynarodowe i to nas bardzo cieszy. No to w takim razie co, życzę sukcesów. Przede wszystkim na igrzyskach, o czym już mówiliśmy, ale też i na tej niwie organizacyjnej także. Będziemy się przyglądać, no już trochę z dalsza, ale jednak będziemy dalej kibicować. My czujemy się nie z dalsza, tylko z bliska tutaj, więc jesteśmy z bliska stąd. No i mówię, mamy masę wspierających nas przyjaciół. No i to jest w takich... W biedzie się poznaje przyjaciół, jakby nie było, więc wiecie, na kim możecie polegać. To jest bardzo ważne. Dziękuję jeszcze raz i będziemy śledzić losy naszej reprezentacji na igrzyskach. Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu.